Hej wszystkim, z tej strony Kremówka, jest kolejny odcinek ze Star Stable i się mnie kolejnej środowej aktualizacji z góry. Przepraszam za mój głos, ale ta aktualizacja miała być później. O 10, a nie o 9.40 i jestem zespana, więc przepraszam was za to. Ale ogólnie, co zostało dodane? Zostało dodane kilka nowych aktywności. W ogóle ja czuję się, że mówię totalnie inaczej. Przepraszam. I ogólnie jest wioska, jeszcze będzie tydzień i są jakieś nowe aktywności, żeby wiecie, wykorzystać się tak na maksa. I nie wiem, gdzieś to armatki powinny być. Koniu, bardzo ciebie lubię również. Halo. Nie wiem, powiem wam nawet. No bo nie... O, chyba tam są te armatki. One w ogóle były tam w tych wirach. Ja ją ogólnie nie kojarzę. Tak, to są te armatki. I jeszcze. A na koniec jeszcze ma... Aha, nie to. Obserwowanie gwiazd pozwalają patrzeć na jorwickie konstelacje. Jakieś tam z jakimiś oznakami zodiaku? Nie wiem. Ale w ogóle tego nie czaję, powiem wam. To jest chodzi ze stroną coś. Ja wczoraj na nią właziłam i ja w ogóle nie wiedziałam, co ja mam tam zrobić. Ale też fakt, chyba to była angielska, ponieważ wow, wchodziłam ze strony, więc w sumie nawet nie wiem. Nikogo nie ma na Star Stable, jest za wcześnie. Jest wolne i tak wcześnie. Nikogo nie ma, wow. A i to jest tyle, no bo to są osób tak słabo tej taksy, że to się zrobiło. A na koniec jeszcze małe pingwinki będą zapalonymi śpiewakami. Pingwinki pianiny znajdziesz na przelotowych formacjach na południu? Co? Gdzie? Czekajcie. Tutaj, to ja nie wiem, gdzie to jest. A, żeby... Okej. Okay. A, ale... Ale to była pisane, że nie ma za to rodzaju pozdrowień. Czytam od dwa razy. Okej, okay, dobra, dziwne. Powiem wam, że dziwne. Nie wiem, gdzie to jest. Chodźmy zmienić. Może w ogóle bez sensu zrobili, że to w Morland jest. Niektórzy mają stanie, wam przedstawienie z tych liści. Aha, nie, to jest tu? Nie. O, ale fajne. To by nie było. Wow. Oczywiście, nie? Zawsze tak na live'ach ustawiam przypadkowo. O Boże. I co się stało? O. Okej, okay, fajnie. Nie wiem, co to jest za bardzo. Okej, okay, spoko. Aj, to jest... A, no ładnie to wygląda. No w dół, proszę w dół. Dobra, i tego nie umiem. Nie wiem, co to jest, powiem, nawet nie wiem. Jakaś tak tu jest, z nim. Uuu, książka. Czekajcie, czekajcie. Jeszcze tu w ogóle moje osoby, w te czasy nie wierzę. Astrologia jorwicka, konno przez agalaktykę. Kilka rzadkich konstelacji najpierw widać na Jorwiku, gdzie zimowe powietrze nie jest takie gęste, a dni są długie i ciemne. Chwyćcie teleskop i przy odrobinie szczęścia być może uda ci się dotrzeć jedną z sześciu jorwickich konstelacji. Każda przedstawi odpowiedni znak zodiaku. Śmiałek, konstelacje dla tych, którzy pragną przygód. Nie ma dla ciebie zbyt gęstych lasów, ani zbyt wysokich gór. Dzielnie ruszaj w nieznane, odkrywając wszystko, co Jorwik ma do zaoferowania. W głębi duszy jesteś prawdziwym śmiałkiem. Aj, to są różne. Ja nie wiem, jakim jestem. Chodzi... Ja w realu mam bliźnie ogólnie. Nie wiem, no ale siostry... To po... Nie, chyba raczej tak to nie działa u nich. Tak, to jest tutaj. Chodźcie, chodźcie, ble, ble, ble. Za czymś kręcić? Zmień aktywność. Aha, i to jest tyle. Zmieniliśmy już? No zmień. Aha, i to jest tyle. Spoko. I w następnym tygodniu czas na kolejne konie fryzyjskie. Umocnij więź ze swoim fryzem w nowym wyścigu. Więc nowe konie będą, więc no... Czy fajnie, czy nie, nie wiem. W sumie. Dobra, koniu, dawaj, dawaj. I co, tam jest coś innego? No nie, no są armatki, ej. Czy jest... To jest gdzieś indziej. Nie wiem, gdzie to jest. Totalnie nie wiem, czy to jest, powiem wam. Nie wiem, no. Nie wiem w ogóle, gdzie to może być. No ogólnie te armatki były, więc to chyba nie o nie chodzi. Nie wiem, gdzie indziej to może być. I znowu będzie, że nagram aktualizację, nie pokazując jej do końca, bo jestem lama. Ja nie wiem, gdzie to jest. No dziękuję za oglądanie, już nie będę tak szukać tego, bo po prostu no nie wiem, gdzie to jest. Ale dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnej środowej aktualizacji. Albo odcinku w sumie. Papatki!